Niepozorny generał podstępem odbiera Litwinu miasto nad Wilią, zyskując tym samym dla odradzającej się Rzeczypospolitej to, co było jej należne. Zlecony na rozkaz Piłsudskiego bunt w polskiej historiografii od nazwiska jego przywódcy zyskuje miano Żeligiady. Jest rok 1920. Trwa wojna polsko-bolszewicka. Wojska polskie wycofują się w kierunku Warszawy ze wcześniej zdobytych ziem na wschodzie. Powodem jest kontrofensywa prowadzona przez bolszewików. Litwini wówczas z pozycji neutralnej w konflikcie przechodzą na stronę bolszewicką, czynnie biorąc udział w walkach przeciwko Polakom. Wojska litewskie zajmują Troki i Landwarów. Nadto Armia Czerwona uzyska od Litwy zgodę na przemarsz przez jej terytorium. W zamian za to bolszewicy oddali Litwinom Wilno, podpisując 12 lipca litewsko-sowiecki traktat pokojowy. Następuje jednak przełom. Wojska polskie obroniły stolicę przed armią bolszewicką i tym samym Polska obroniła swą młodą jeszcze niepodległość. Bolszewicy przechodzą do odwrotu, a wojska polskie błyskawicznie powracają na utracone wcześniej terytoria. Jednak ponowne zajęcie Wilna, jak i całego obszaru wokół niego, nie jest już takie proste. Miasto, jak i cały region na mocy litewsko-sowieckiego traktatu stało się terytorium Republiki Litewskiej. Atak na nie równałby się z wypowiedzeniem wojny Litwie, a to niosłoby za sobą konflikt z państwami Ententy, Francją i Wielką Brytanią, które czuwały nad pokojem w tym regionie Europy. Okolicznościom nie sprzyjał również podpisany przez Polskę układ SPA, gdzie strona polska została zmuszona zrzec się Wilna. Sytuacja wymagała nadzwyczajnych środków. Wileńszczyzna była dla marszałka Józefa Piłsudskiego szczególnie istotna. Poza tym, że to właśnie nieopodal Wilna w Złowie mieścił się jego rodzinny dom, to rejon ten miał również znaczenie strategiczne. Poprzez zdobycie Wilna Piłsudski chciał dążyć do zrealizowania jego autorskiej koncepcji federacyjnej. Zakładała ona utworzenie federacji państw na czele z Polską, w której skład miała wejść Litwa, Ukraina i Białoruś. Niejako miało być to odnowienie idei jagiellońskiej. Co ciekawe, nawet polityczny przeciwnik Józefa Piłsudskiego, Roman Dmowski, prezentując swoją odmienną koncepcję inkorporacyjną, popierał przyłączenie Wileńszczyzny jako regionu bezsprzecznie polskiego. 30 września 1920 roku Józef Piłsudski wezwał do siebie generała Lucjana Żeligowskiego. Marszałek uznał, że w obecnej sytuacji Wilna odzyskać nie może, więc potajemnie zlecił generałowi Żeligowskiemu upozorowanie niesubordynacji rozkazom naczelnego wodza, czego skutkiem miał być bunt. Bunt przeciw uznania litewskiej aneksji Wilna. Wojska podległe generałowi Żeligowskiemu miały oficjalnie odłączyć się od regularnej armii polskiej i zająć miasto. W ten sposób państwa zachodnie nie mogły interweniować w tej sprawie, gdyż Polska oficjalnie nie uczestniczyłaby w konflikcie. Nie bez powodu na czele buntu stanąć miał generał Żeligowski, gdyż sam pochodził z Wileńszczyzny, a pod komendę otrzymał pierwszą dywizję litewsko-białoruską złożoną z żołnierzy pochodzących bezpośrednio z rejonów Kresów północno-wschodnich, czyli właśnie z Wileńszczyzny. Polska pod pozorem pokoju 7 października podpisuje z Litwą umowę suwalską, regulującą granicę w rejonie Suwalszczyzny. Dzień wcześniej generał Żeligowski przedstawił żołnierzom plany buntu. Jego wojska miały 8 października z rana wystąpić zbrojnie i jeszcze tego samego dnia zająć Wilno. W dniu podpisania umowy suwalskiej Żeligowski powiadomił swych podkomendnych o buncie. Jednak nie wszyscy byli zadowoleni i nie każdy chciał walczyć. Żeligowskim wstrząsa kryzys do tego stopnia, że chce zrezygnować z akcji i oddać dowództwo generałowi Sikorskiemu. Ostatecznie jednak nie poddaje się, ponawia swój rozkaz o buncie. Rankiem w dniu 8 października generał Żeligowski oficjalnie złożył dymisję z Wojska Polskiego i ogłosił się naczelnym wodzem Litwy Środkowej. W tym samym czasie wydał swój pierwszy rozkaz, gdzie wzywał żołnierzy pochodzących z Kresów Wschodnich oraz tamtejszą ludność cywilną do walki o polskość tychże ziem, powołując się na zasadę samostanowienia narodów o ich przynależności państwowej oraz stawiennictwo Matki Bożej Ostrobramskiej. Tak, rozpoczął się marsz na Wilno. Żołnierzy od miasta dzieliło ponad 50 km. Wojska systematycznie przesuwają się w kierunku Wilna. Zaskoczeni Litwini nie mają dość sił, by stawić czoła Polakom, dlatego też nie stawiają skutecznego oporu. Jak się okazuje, pomimo braku ataku ze strony wroga, wojska generała Żeligowskiego nie zdążą zająć miasta w planowanym terminie.
Pierwszy kontakt zbrojny z Litwinami miał miejsce nieopodal Puszczy Rudnickiej. Jednak siły, którym przewodził major Zyndram Kościołkowski, były zbyt duże, by Litwini mogli stanąć do walki. Znacznie silniejszy opór przeciwnik stawił pod Jaszunami. Mimo to, żołnierze polscy sforsowali pobliską rzekę Melczankę i przesuwali się nadal w kierunku Wilna. Jeszcze wieczorem 8 października zarządzony zostaje postój oraz narada głównodowodzących. Kluczowy udział w zajęciu miasta miała mieć 1 Brygada Dywizji Litewsko-Białoruskiej oraz oddziały majora Zyndrama Kościołkowskiego. Jeszcze tego samego dnia litewskie wojsko na wieść o nadchodzących kolumnach wojsk Polaków, wiedząc, że nie jest w stanie ich zatrzymać, ewakuuje się z miasta. Litwini, sięgając po ostatnią deskę ratunku, oddają władzę w mieście delegacji Ligi Narodów. Wojska generała Żeligowskiego od rana 9 października przystąpiły do bezpośredniego zbliżenia się do Wilna. Licząc, od pozycji wyjściowych dzieliła je odległość 18 do 20 km. Na swojej drodze spotykały tylko symboliczne próby oporu ze strony pododdziałów litewskich. Około godziny 14:15 pierwsze pododdziały polskie wkroczyły do miasta i przystąpiły do jego szybkiego zajmowania. Napotykano symboliczny opór ostatnich żołnierzy wroga. Po krótkiej wymianie ognia ostatnie oddziały litewskie wycofywały się na drugi brzeg Wili, po czym w pośpiechu opuszczały miasto. Do Wilna wkraczali kolejni żołnierze generała Żeligowskiego. Entuzjazm mieszkańców był nie do opisania. O zmierzchu wkroczył wileński pułk piechoty, a wraz z nim generał Lucjan Żeligowski, który po latach tak opisywał ten moment. W całym mieście zapanował bezgraniczny entuzjazm. Cała ludność wysypała na ulice. Pieśni, okrzyki i płacz mieszały się ze sobą. Z wojska i ludzi powstał jeden wielki tłum. Każdy chciał coś mówić, coś ofiarować drugiemu. Szeregi stanęły, żołnierzom całowano ręce, ściskano, obejmowano konie. Miasto zostało zdobyte.